Dzisiaj Agata mówiła na temat tego, że mamy moc. Ja cały czas zdaję sobie z tego sprawę, że to jest coś, co się mieli w człowieku, choć to jest tak fundamentalna rzecz, że się w głowie nie mieści, ale to się mieli, bo gdyby się nie mieliło w człowieku, to ludzie by działali jak oszalali. Ale takie zaprzeczanie wewnętrzne, że jest się człowiekiem mocy, to jest coś, co towarzyszy życiu chrześcijanina notorycznie. Nawet już takiego chrześcijanina, który długo chodzi z Bogiem. Rozumiesz? Ja chcę, żebyś zrozumiał prostą rzecz. Że kiedy zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym, to zostałeś zanurzony w mocy Boga. Chrzest w Duchu Świętym to jest zanurzenie w mocy Boga. To nie jest coś, co jest charyzmatyczną zajawką, że my charyzmatycy wierzymy w chrzest w Duchu Świętym. Tak się mówi, że nasz Kościół wierzy w chrzest w Duchu Świętym. Ja... Bo to religia jest. Chrzest w Duchu Świętym to jest zanurzenie w mocy. Ty zostałeś zanurzony w mocy. Czy to się czuje, czy się nie czuje? Rozumiesz? Jeżeli ty przeżyłeś chrzest w Duchu Świętym, rozumiesz? To ty zostałeś zanurzony w mocy. W ogóle to, co ty odczuwasz, innego niż moc, to są twoje emocje. Rozumiesz? Twój pochrzaniony system emocjonalny. To jest pochrzaniony system emocjonalny. Bo ja się tak czuję. Bo ja się czuję, że ja nie mam mocy. Bo ja się czuję, że ja tego nie mogę. Bo ja się czuję, że ja nie mogę tego. Jezus powiedział tak. I stąpi na was Duch Święty. I staniecie się moimi świadkami. I tam jest greckie słowo martynos. I dokładnie to słowo oznacza męczennik. I staniecie się moimi męczennikami. Krótko powiedziawszy, chrzest w Duchu Świętym doprowadzi do tego waszą osobowość, że bez żadnego problemu będziecie mogli umrzeć za wiarę. Nie mówiąc już o tym, że będziecie mogli, tak, uzdrawiać, uwalniać, wypędzać demony, wskrzeszać i robić wszystkie te cuda, co robię ja. Rozumiesz, zostałeś zanurzony w Duchu Świętym. Ty nie zostałeś zanurzony w jakimś enigmatycznym, w ogóle jakimś elemencie religijnym. Rozumiesz? To chrzest w Duchu Świętym to nie jest mówienie innymi językami. Mówienie innymi językami to jest taki dar, taki charyzma, który się pojawia później. Ja znam dużo ludzi, którzy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i nigdy językami nie mówili. Bo im nawkładano takiego gówna do głowy w kościołach różnych, że to coś trzeba przeżyć, trzeba, żeby się trzęsło. Ja mam napalm, taką przedtreningówkę, to się walnie, taki pół napalmu, to się trzęsie z człowieku, rozumiesz? Gdybym poszedł do kościoła zielonoświątkowego po jednym napalmie, to by mówili wszyscy, że jestem pełen Ducha Świętego, a to jest beta-alanina i tauryna. Rozumiesz, o co chodzi? Mówię, ale brat namaszczony. Chrzest w Duchu Świętym to jest zanurzenie w mocy. Ty jesteś człowiekiem, który został zanurzony w mocy. Ty w ogóle musisz w to uwierzyć. Rozumiesz? A raz na zawsze. Tak jak uwierzyłeś, że jesteś zbawiony od grzechów, idziesz do nieba po śmierci. Amen? Tak ty musisz uwierzyć, że masz moc. Kiedy ty masz tą moc? 24 godziny na dobę.
Tak jak do nieba idziesz 24 godziny na dobę, rozumiesz mnie? Ty nie to, że idziesz do nieba dzisiaj, a jutro, proszę ciebie, jak cię życie kopnie w tyłek, to ty masz w ogóle focha i nie wiesz, że ty idziesz do nieba. Idziesz do nieba dziś, jutro, pojutrze, za tydzień, zawsze. Rozumiesz? Czy siedzisz, czy leżysz, idziesz do nieba. Czy grzeszysz, czy nie grzeszysz, idziesz do nieba. Tak w ogóle jest. Moc! To jest coś, co jest ci dane na podstawie chrztu w Duchu Świętym. Masz tą moc. Zaśpiewaj sobie. Mam tę moc, mam tę moc. Rozumiesz? Ty musisz w ogóle w bardzo dziecinny, prosty sposób podejść do zagadnienia. A następnie iść tą moc uwalniać. Jeżeli nie będziesz wychodził z zaburzeń, to ty będziesz cały czas podważał to. Ale to nie znaczy, że tego nie będzie. Tylko ty będziesz to podważał. I nie będziesz robił tych rzeczy. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Jak będziesz w grzechy wchodził, to będziesz się potępiał i też nie będziesz uwalniał tej mocy. Ale to nie oznacza, że jej nie będzie. Rozumiesz? Ona nie jest. Bo zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym. Masz moc. To jest chrzest w Duchu Świętym. To nie jest rytuał. Rozumiesz? Rytuał. My nie robimy tutaj rytuałów. Nie wiem, czy w ogóle wy zauważyliście, że my na jakimś tam fundamencie mamy chrzcie w Duchu Świętym i w ogóle przyjmujemy to tak samo, jak się przyjmuje w ogóle dech powietrza. Tak? Ja ludzi w ogóle mówiłem, jak pomóc się bracie o mnie, żebym został ochrzczony w Duchu Świętym. Ja mówię, jak to się nikt nie modli o to, to w religijnych kościołach się modlą, żeby być ochrzczony w Duchu Świętym. Ty widziałeś kiedyś, żeby Jezus się o kogoś modlił, żeby ktoś był ochrzczony w Duchu Świętym? Ty w ogóle widziałeś takie coś raz w życiu? To w ogóle jest nieprawda. On powiedział, przyjmijcie Ducha. Idźcie, uzdrawiajcie teraz. I koniec. Rozumiesz? To jest proste jak trud. Masz moc. Masz moc. I nie mów nigdy, że jej nie masz. Nie podważaj tego. I codziennie sobie powtarzaj, że tą moc masz. I idź na podstawie tej mocy i szerz królestwo.